Cześć, witam serdecznie. Maciej Ziomek z tej strony, witam na moim kanale. Przypominam, że nic o czym będę mówić nie jest rekomendacją inwestycyjną. Dzisiaj będę opowiadać o projekcie Unibright. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że byłem ambasadorem tego projektu przez jakiś czas. Zacząłem swoją historię z tym projektem w 2018 roku i no do dzisiaj jestem jakby kibicem, nie? Cały czas mam UBT i wspieram ten projekt. Mam prezentację. Ta prezentacja została przygotowana przez Dana, mojego takiego przyjaciela, z którym całą tą przygodę z Unibright razem przeżywaliśmy. A tak wygląda wykres Unibright. No jest słabo, nie? Jest słabo. ATH było na poziomie 4,22, dzisiaj tam tradujemy gdzieś w okolicach 17 centów i spróbuję powiedzieć, co się zadziało, co się dzieje i co, mam nadzieję, będzie się działo w projekcie. Więc all time high było we wrześniu 2021 roku. Spowodowane było tym, że Base Ledger testnet wyskoczył, spodziewany był event ETH Atlanta, Lubin, czyli Consensus. John Lubin to jest jakby osoba, która jest chyba jednym z fundatorów Ethereum i on jakby wszedł w partnerstwo z tym projektem Base Ledger. Chico Crypto kręcił wideo o Unibright i był to też mega taki dobry sentyment na tym bull markecie ostatnim. No i też my z Filem nakręciliśmy wideo wcześniej jeszcze przed tym ATH, kiedy cena tam była około $1.70, ale te wszystkie elementy spowodowały wybicie ceny. No i później niestety, ale cena zawróciła. Ten event właśnie był takim sell the news eventem, czyli ETH Atlanta. Spowodowała, że ludzie zaczęli sprzedawać. Część ludzi zaczęła sprzedawać. Pojawił się taki trochę fear na koniec 2021 roku. Mainnet był jakby zapowiedziany na koniec pierwszego kwartału 2020. Także wydawało się to trochę za późno. No i do tego partner Unibright Provide nie dowiózł tego, co obiecywał. Spróbowali też wymyślić swój własny token, jakby ta cała drama z Provide spowodowała trochę też podział community. Oni starali się ukraść te community, kłamali, obiecywali jakieś tam niesamowite rzeczy, z których nic nie dowieźli, ale duże też projekt, portfele powodowane tam prawdopodobnie nagonką od jakichś influencerów zaczęły sprzedawać UBT i kupować taki projekt, który się nazywa Kuma Inu, który notabene okazał się skamem i wszyscy ci ludzie stracili wszystkie pieniądze. Hopium, czyli jakie mamy nadzieje? No, nadzieje są takie, co się teraz dzieje. Te portfele Kuma Inu sprzedały około 2,5 miliona UBT i praktycznie wyprzedały wszystkie UBT, które miało już wyprzedawać, także tam już nie ma z ich strony takiej presji sprzedażowej. Provide Services, czyli ten jakby partner Unibright, z którym byliśmy partnerem przez jakiś czas. Oni obiecali jakieś tam rozwiązanie, które będzie lepsze od tego, co oferuje UBT i ukradli tam trochę część community, ale mało osób tam przeszło. Ale oprócz tego w ogóle to, co wszystko obiecali, okazało się skamem. Tam mają, nie wiem, 100 portfeli. Tak naprawdę to jest kilka osób tylko za tym i jest porażką. I oczywiście też, o czym wszyscy, którzy mniej więcej śledzą UBT, był tam proces sądowy pomiędzy Unibright i Provide o 1 milion tokenów UBT i 100 dolarów. Wydaje się, że Provide również sprzedawało. Zresztą
No, stąd na to przesłanki, nie? Ale jakby nic nie zostało udowodnione, ten proces się zakończył polubownie, ale no, jakby damage was done, czyli te, co miało być zepsute, to zostało zepsute. Z tym, że ze strony Bryant tak naprawdę nie zostało zepsute nic, bo ta reputacja Provide idzie za nimi, a UBT i Unibright jakby dowieźli cały czas to, co mieli dowieźć. No, bear market mamy tutaj i jakby to, co mówię teraz, że cena dostała strasznie. Jesteśmy na minus 95%. Z kolei Minet, ten, który mieli dostarczyć na pierwszy kwartał 2022, jest, działa. Nagrody są wypłacane, transakcje działają i jacyś klienci opłacają te transakcje, także wszystko działa. Looking to the future, czyli co będzie w przyszłości. Mamy takiego partnera, który pracuje już z Unibright kilka lat, trzech lat, ConCircle. I oni podpisali tą umowę, żeby Unibright zbudowała dla nich taki konektor, który się nazywa ConUBC. I ta współpraca jest po prostu mega dobra, także bardzo mocna. Smokey, Stefan Rauch, który ma na Telegramie nick Smokey i zresztą na Twitterze prawdopodobnie też, pisze cały czas, że spodziewają się kolejnych dwóch klientów do swojego produktu, który wykorzystuje, czyli COA, czyli Certificate of Analysis. W jakiś sposób to też zapisuje jakby dowody na blockchainie i do tego jest wykorzystywane UBT token. Oni obiecują, znaczy w ogóle to jest taki bardzo solidny projekt ConCircle, to jest duża firma i oni są bardzo, to nie jest tak jak prowadzi, tam było 2 czy 3 osoby i bardzo dużo rzeczy opowiadali. To jest firma z Austrii, ConCircle działają, zaraz o niej powiem. Właśnie, jest i ConCircle. ConCircle to jest duża i bardzo uzdolniona firma. Mają w kilku krajach filie, w czterech, czyli tutaj Niemcy, Austria, Słowacja bodajże i Szwajcaria. No i dużo takich dobrych newsów. Cały czas się rozwijają, otwierają nowe biura. To biuro jedno powstało w ogóle w tym samym mieście, w którym niemiecka placówka powstała w tym samym mieście, w którym jest, bazuje Unibright. ConCircle jest partnerem SAP. ConCircle razem z Unibright i z Bloxmove też zawiązali partnership. ConCircle ma jakby 80 pracowników. Cały czas się rozwija. Dwa projekty im tylko się nie udały. 364 projekty dowieźli. Obsługują klientów z 21 krajów i mają 121 klientów. Oni zajmują się właśnie tym, że dostarczają przez jakby integracja ERP systemów do SAP. To, co kiedyś, czym chce się tak naprawdę zajmować też Unibright, ale nie musi tego robić sam, bo taki duży partner pomaga Unibright znaleźć użycie dla ich blockchaina, dla BaseLedgera. No i oni obiecają cały czas, że są jakby tam gdzieś dwa potencjalne nowe projekty i co to jest. Tutaj chłopaki Dan w ogóle z administratorami z grupy Telegramu zrobili taki trochę research i kopią mnie, gdzie to jest. Ten ConUBC to jest produkt, który wykorzystuje Unified Blockchain Connection, on wykorzystuje jakby UBT tokena, także wszędzie, gdzie jest ConUBC, to Unibright token jest używany. No i jest taka firma, która jest już klientem, o niej wiemy, to jest S17. Oni są działają w jakby branży metalowej i chodzi o to, teraz tutaj Material Identity, chodzi o to,
żeby prześledzić jakby skąd pochodzi materiał, którego używamy. Nie? Teraz wszystko jest jakby związane z tym, z wszystko, najlepiej, żeby wszystkie produkty były zielone, żeby były ze źródeł odnawialnych i trzeba jakby nie tylko opowiedzieć o tym klientom, tylko trzeba mieć na to dowody. Nie? I te dowody właśnie można zapisywać na blockchainie, bo wtedy te dowody nie mogą być zmieniane. Na przykład skąd został jakiś materiał dostarczony. Podobnie tutaj właśnie w tych... To jest post z LinkedIn. Stefan Rauch tam. Stefan Rauch to jest CEO właśnie Concirco, on daje lajki. No i chłopaki jakby biegają za tym wszystkim i obserwują, nie? I tutaj są właśnie metale, plastiki i stal, nie? Także warto właśnie wiedzieć, na przykład jeżeli budujesz, nie wiem, samochód i masz jakieś plastiki, które są niekoniecznie mile widziane, ale jeżeli one są jakby z recyklingu na przykład, to już taki produkt jest lepiej sprzedawany. I teraz, żeby to udowodnić, to zapisujemy, możemy to zapisywać na przykład na blockchainie, takie dowody. A żeby to zapisywać na blockchainie Ethereum, jest to bardzo drogie. A to jest dokładnie to, Base Ledger, to jest dokładnie to, co robi Base Ledger, czyli zapisuje dowody. Nie ma. No dobra, ale kto może być potencjalnie tymi innymi klientami? Concirco zostało dołączone do SAP ekosystemu w takiej inicjatywie Industry for Now jako strategiczny partner. I jakby w tym Industry for Now programie są różne projekty i różne działy gospodarki, powiedzmy. Nie? Niektóre projekty są jakby intelligent projects związane, nie wiem, z AI na przykład. Inne są intelligent factory product, czyli gdzieś jakieś tam firmy empowered people, czyli gdzieś jakieś takie biznesy związane, nie wiem, z markami osobistymi być może, tak naprawdę nie wiem, ale jakby wszystkie cztery, podzielone jest na cztery ekosystemy, jeden duży ekosystem i jeżeli sprawdzicie, to tak naprawdę Concirco jest we wszystkich nich. Ponieważ to blockchainowe rozwiązanie, które on proponuje, może się nadawać do wszystkich. A Accenture też na przykład jest we wszystkich, ale już inne się nie powtarzają we wszystkich, tylko w niektórych z tych potencjalnych działów. Więc kto to może być, ta firma, która miałaby działać w przyszłości z Unibright, bo to są tacy klienci. Tak naprawdę to są domysły, tylko chłopaki gdzieś tam kopią głęboko w internetach i próbują robić taki trochę research, gdzie będą sobie dawać szansę. No i wygląda na to, że ThyssenKrupp jest taka firma. Ona produkuje opakowania. Produkuje stalowe opakowania bodajże, ale podejrzewam, że produkuje wszelkiego rodzaju opakowania. No i gdzieś tam w tej firmie, znaczy widzimy, że Stefan Rauch lajkuje na LinkedIn ich posty. Też jesteśmy gdzieś tutaj niby wymienieni w jakimś artykule, to znaczy ConUBC jako produkt. Także jest szansa, że ta firma niemiecka, która w ogóle działa od 1976 roku, 400 klientów z 80 krajów, która produkuje opakowania do jedzenia i napoi i aerozolów, metalowe prawdopodobnie opakowania, ale też jakieś rzeczy dla samochodów i do elektroniki. No jest bardzo duża szansa, że właśnie, żeby udowodnić jakby ta sustainability, czyli źródła odnawialne, tak? Czy jakby czystość tych produktów, z których jest, tych materiałów, z których jest budowane, z których oni budują te opakowania. Bardzo, bardzo możliwe, żeby właśnie te dowody jakby tego łańcucha dostaw tych czystych produktów będą zapisywane na Base Ledger, czy używany będzie ten ConUBC jako produkt, gdzie, tak jak wspominałem, UBT jest potencjalnym
Znaczy jest obowiązkowe w koniu UBC, UBT jest obowiązkowe do opłat za te transakcje. No tutaj Smokey napisał, że kolejny jakby firma BASF. To jest firma niemiecka. No bardzo, bardzo jest duża szansa, że to będzie niemiecka firma, bo obie i UBT, i Unibright, i Concircle mają swoje filie. UBT jest w ogóle niemiecka, Concircle ma filie w Niemczech między innymi. I też właśnie tutaj jest ten sam temat, nie? Jest ten sustainability. Oni jakby, widać, Stefan Rauch, czyli CEO Concircle, tutaj też komentuje artykuł dla nich i zrobił też posta 29 kwietnia, że będzie dwóch klientów i że też ma się to dziać jakby over the Atlantic Sea, czyli po drugiej stronie oceanu. Nie? No jak widzimy tutaj, BASF ma swoje biura po obydwu stronach oceanu atlantyckiego. Także no, jest szansa, że to będzie też ten produkt, klient. No i podobnie te próby, te dowody będą zapisywane na tym, na blockchainie. No i teraz co z Unibright, nie? I z Base Ledgerem. No więc Base Ledger to jest bardzo ciekawa sprawa. Teraz 23 czerwca był taki live na Twitterze, Space to się nazywa, i oglądało go 1000 osób, nie? Dla przykładu John Wolpert, który robi tam jakiś Tree Tank czy coś takiego, coś z NFT związanego, facet, który ma niesamowity background, nie? I pracuje w... On w ogóle stworzył, był jednym z twórców Hyperledger Fabric i IBM Blockchain, nie? Ale jego live'y na YouTubie, na tym, na Twitterze oglądałem 10 osób na przykład, czy 15, a zainteresowanie Unibright jest bardzo duże i bardzo dużo osób właśnie się włączyło i oglądało jakby ten live, na którym odpowiedzi, bo to była taka trochę AMA, czyli odpowiedzi na pytania ze społeczności. I na Base Ledger można teraz założyć sobie noda. On płaci mało teraz procentowo, bo jest jeszcze relatywnie mały ruch na tym blockchainie, ale jest taka możliwość. Można też stykować coiny swoje UBT na Geyserze i na Moverze, chociaż tutaj nie jest napisane Mover. Co następne ma być Ethereum Unchuring, czyli jakby raz na dzień, czy raz na tydzień, bo wszystkie transakcje, teraz te dowody odbywają się na Base Ledgerze, jeżeli korzystamy z usług UBT. Ale klient może sobie zażyczyć, żeby jakby raz na tydzień, czy raz na dzień, czy raz na 100 transakcji lub 100 tysięcy, raz na jakiś czas po prostu, ale już z góry ustalony, ten dowód wszystkich tych transakcji zostawał zapisany na blockchainie Ethereum. Jakby takie kotwice, nie? Żebyśmy wiedzieli, że co się tam dzieje i to jakby jest dodatkowe jeszcze zabezpieczenie dla tych potencjalnych klientów. Kolejna rzecz to jest coś, co miało być napisane przez provider właśnie, ale nigdy nie nastąpiło. To jest UBT Fiat Gateway, czyli jeżeli teraz jest taki, to jest coś takiego, które też jest skierowane w stronę klientów instytucjonalnych. Nie? Dla nich problemem jest tam założyć sobie MetaMask, nie za bardzo wiedzą, jak mają to rozliczyć. A Unibright chce zintegrować PayPala, czyli teraz jeżeli ja jestem na przykład klientem instytucjonalnym, chcę sobie zastosować to rozwiązanie, które oferuje Unibright czy Concircle, po prostu płacę PayPalem swoje, nie wiem, dolary czy euro, za to zostaje automatycznie kupione UBT, które zostaje zdeponowane w smart kontrakcie na blockchainie Ethereum i wypłacane są z tego jakby nagrody dla nodów, dla tych osób, które mają nody i które zabezpieczają całą sieć, nie? One obliczają transakcje. Z perspektywy klientów instytucjonalnych to jest świetne, no bo mają rachunek, zapłacili dolarami i nie kupują jakby, czy tam euro, i nie kupują tokenów, nie kupują coinów, nie muszą o tym w ogóle myśleć, tylko bezpośrednio mają ten produkt, czyli te dowody
w tym momencie na przykład tego, skąd pochodzi materiał, czy stal na przykład w tych firmach zajmujących się produkcją opakowań stalowych. Nie? Council and Ecosystem. Bardzo dużo osób chce złożyć aplikację, żeby stać się częścią jakby zarządu. Jest taki council, taka jednostka, która podejmuje decyzje na temat rozwoju i blockchaina i Base Ledger, czyli tego blockchaina stworzonego przez Unibright. Na dzień dzisiejszy jakby nie przyjmują więcej osób do zarządu z tego powodu, że osoby, które w tym momencie tam są, to są osoby, które dokładnie znają strategię. W małej grupie jest łatwiej podejmować decyzje o rozwoju i jakby wszyscy są w tym, mają taką samą orientację. No i nie ma też co ukrywać, że ta drama z Provide na pewno nie pomogła w tym wszystkim. Także teraz to zaufanie jakby do nowych partnerów jest bardziej ograniczone. Liczba walidatorów i osób, które stake'ują Unibright rośnie cały czas. Wydaje się, że ciężko jest zostać walidatorem, ale wszystko jakby jest coraz prostsze i wprowadzili dużo takich usprawnień, że ma być to teraz bardzo łatwe. Na dzień dzisiejszy jest 21 walidatorów nodów i proxy staking jest oferowany przez vmware.com i geysir.io. Blockchain jest bardzo stabilny i bez żadnych problemów działa już. Tam zostało stworzone 1,7 miliona bloków. Także wszystko śmiga tak, jak śmigać powinno. Ja może nawet wam pokażę tutaj Base Ledger. Tu są, tak wygląda baseledger.net. Cały czas te bloki powstają. Co kilka sekund, co 10 sekund wydaje mi się, jest nowy blok stworzony. Tutaj każdy może sobie sprawdzić, gdzie są te nody i jak mają jakby voting power. To jest tak naprawdę ta część świadcząca o tym, i jaki procent nagrody dostają. Tutaj są transakcje. Proposals na razie nic nie ma. No, chodzi to wszystko tak, jak chodzić powinno. Jest bardzo szybki, nie ma tutaj ten blockchain coinów, jest to taki blockchain, gdzie są tylko jakby dowody czy proofs. Zapisują się tylko tutaj, są tylko transakcje, nie ma jakby coinów, nie? Czyli tam można na przykład zapisać w takim bloku jakieś informacje, te informacje są widoczne tylko, o tym mówiłem kiedyś wcześniej w jakichś filmach, one są jakby widoczne tylko dla zainteresowanych stron. Znaczy wszyscy możemy zobaczyć, że gdzieś jest jakaś transakcja, ale odczytać ją mogą tylko zainteresowani, nie? Ale teraz ja, będąc jakby klientem, jestem w stanie też udowodnić, że miała miejsce na przykład jakaś transakcja albo przywiozłem skądś. No w ogóle Unibright jest bardzo tanio teraz, ale biorąc pod uwagę all time low, cały czas jesteśmy na 22-krotnym, na 22-krotnej górce. Nie? Także potencjał tutaj jest cały czas według mnie. Nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby kupować. Według mnie każdy musi sobie podjąć tą decyzję. Projekt działa. Projekt w ogóle się nie zmienił w sensie takim, że cały czas jest tam ten prężny team, ludzie, którzy dowożą to, co obiecali, tworzą cały czas nowe użyteczności dla tokena i no nie wiem, ja cały czas jestem bardzo bullish na ABT. Na dzień dzisiejszy, zobaczymy sobie to tutaj, jakieś wiadomości, bo nie przychodzą. Zobaczmy sobie tutaj na dzień dzisiejszy. Sprawdzimy sobie ten token i co się tutaj dzieje. No i mamy hodler. Mamy 24 tysiące portfeli. Jak zaczynaliśmy tę przygodę w 2018 roku, to było, wydaje mi się, poniżej 4 tysięcy. Czyli mamy jakby 6 razy więcej portfeli, 6 razy więcej osób posiada Unibright
te duże portfele, tutaj było sporo takich portfeli po nawet 8 milionów. To wszystko się rozchodzi coraz bardziej pomiędzy ludzi. Teraz prawdopodobnie na tych górkach sporo osób dokupiło. Te duże portfele takie po milion, to część z nich jest, to są nody. Te na przykład, które mają równą po milion, prawdopodobnie sporo z nich to są nody, także to też są, tak jak tutaj, na przykład to jest prawdopodobnie nod, to i to. To smart kontrakty, nie? I tak naprawdę tutaj są też zastykowane coiny użytkowników. No także to, że mamy dużo portfeli, to jest dobre, bo potencjalnie przy kolejnej hossie każda osoba, która ma UBT, będąc zapytana przez nową osobę dołączającą do jakby crypto community, jakie masz coiny, no to powie, że mam też UBT, nie? A co to jest UBT? No to jest taki projekt, który oferuje jakieś rozwiązania dla korporacji. Także to jest pozytywne. I myślę, że przy kolejnym bullrunie mamy nad tym szansę skorzystać. Use cases. Base ledger is an infrastructure product, czyli chodzi tutaj o to, że base ledger naprawdę nie chce być jakby rozwiązaniem wszystkich problemów, tylko chce być czymś takim dla innych rozwiązań, jak dzisiaj jest na przykład protokół TCP/IP. Nikt nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszystkie strony, wszyscy korzystamy z tego protokołu cały czas, bo to jest protokół, który jest standardem w przeglądarkach internetowych. UBT też nie chce stać się czymś takim, żeby dostać się na przykład taką naklejkę Supply Chain Blockchain albo Spotify Blockchain. Chłopaki starają się wynajdować jak najwięcej nowych use case'ów i promować to jako rozwiązanie wielu problemów, nie tylko jednego problemu. Tak naprawdę nie starają się oni też zatrudnić, znaczy przyjąć jakiegoś takiego klienta, nie wiem, sklepu jakiegoś jednego, czy jakiejś jednej instytucji, tylko chcieliby być częścią dużych platform. Właśnie w tym jest cały potencjał. To bardzo długo trwa, ale jeżeli się coś takiego uda, to tak jak z tym protokołem, nie? Czy ze standardami takimi jak na przykład te rozwiązania w cloud, nie? Czy protokół TCP/IP. Jeżeli base ledger stanie się takim standardem, to praktycznie jest nieograniczona ilość potencjalnych klientów. To będą małe transakcje, jednostkowo, tanie, ale jakby będąc standardem, to może być ogromne. Nie? Także ten potencjał cały czas jest. Na przykład Unibright właśnie miał teraz rozmowę z jakimś SAP cloud providerem, który chciałby zaoferować replicator node as a service dla ich platformy. No i tutaj jest potencjalnie use case dla UBT, dla Unibright. I o co chodzi? Chodzi generalnie o to, żeby ludzie, tak jak my dzisiaj nie wiemy nawet z czego korzystamy, nie? Bo to jest gdzieś tam jakieś procesy w tle są, które korzystają na przykład z clouda i nawet nie wiemy o tym. My otwieramy przeglądarkę, coś tam gdzieś oglądamy, a tak naprawdę łączymy się z serwerami, nie wiem, Azure, czy cały czas korzystamy z tego protokołu TCP/IP. No i taki właśnie sam cel jest teamu UBT, żeby osiągnąć podobne rzeczy. No nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli nie powiedziałem wszystkiego na ten temat UBT, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie. Chętnie na nie odpowiem. Może zrobię jakiś inny film jeszcze, jeżeli będzie ich dużo. Takie wasze pytania na temat Unibright. Odpowiadając na takie najbardziej popularne prawdopodobnie, czy mam jeszcze UBT, to odpowiedź brzmi tak. Cały czas mam UBT. I no ja trzymam ten projekt long-termowo. Sam też mam validator node, czyli mam noda. Każda osoba, która posiada działalność gospodarczą i 50 tysięcy tokenów UBT, może sobie otworzyć noda, może wtedy też go udostępnić do stakingu dla innych użytkowników albo za pomocą platformy Mover albo Gazer.
Na dzień dzisiejszy tam jest bardzo mały procent, bo płaci to około w granicach 1%, nie wiem, czy nie poniżej 1%, ale mało jest, relatywnie mało jest transakcji wciąż, więc wraz jakby z rozwojem tego projektu te nagrody będą coraz większe, natomiast ilość walidatorów jest ograniczona. No nie wiadomo do jakiej liczby, ale będzie na pewno ograniczona. Chodzi o to, żeby ten blockchain był skalowalny, żeby pracował szybko i efektywnie, ponieważ nie ma na nim jakby coinów, to może być szybki. No i tyle na temat Unibrite. Tak jak mówiłem, zapraszam wszystkich, zachęcam wszystkich do zadawania pytań. I widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wkrótce. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.